O, Nadeo, Nadeo, czemu wy nigdy nie możecie być normalni? Czemu wy nigdy nie możecie spróbować wejść w ten modernistyczny rynek gier wideo? Czemu wy nie chcecie osiągnąć sukcesu swoją jedną z najpopularniejszych kiedyś marek, jaką jest Trackmania? O czym w ogóle mówię? Dla osób totalnie niewtajemniczonych w temacie, ostatnio zrobiło się dość burzliwie i śmiesznie w internecie na temat najnowszej Trackmanii, ponieważ tak wychodzi nowa Trackmania. I nie mówię tutaj o Trackmanii Turbo, która wyszła już jakiś czas temu, tylko o kompletnie nowej Trackmanii, która jest rebootem z całej serii. No, po prostu gra nazywa się Trackmania Welcome to the Club. Ciekawostka, kiedyś ta gra miała się nazywać Trackmania Seasons, ale zmienili ją na po prostu Trackmania. No i jak już mówiłem, jest to reboot totalny serii. Będzie to gra typu live service, bez mikrotransakcji, gdzie jakby cały czas przez wiele lat, tak jak Mania Planet było, będzie gra jakby wspierana, będą pojawiały się nowe środowiska co ileś tam lat i tak dalej. No i wszystko pięknie, fajnie, spoko, nie? No fajnie, super, wow, znowu stadium, wow, ale przejdźmy do konkretów. O co chodzi? Dlaczego się zrobiła taka wielka drama dotycząca Trackmanii? Dlaczego coraz więcej ludzi mówi, że Trackmania jest już totalnie dead marką? I dlaczego ja też uważam, że ten pomysł totalnie nie wypali i już patrząc po niebywale negatywnych odpowiedziach na opowiedziany model biznesowy, jak i też na samą prezentację gry, jaka jak na razie została wydana, no i też jako alfa tester. No niestety nie będę mógł pokazać wam gameplayu z mojej ręki, ponieważ jest NDA, natomiast będę mógł się posłużyć oficjalnymi materiałami prasowymi dotyczącymi nowej Trackmanii, więc delikatnie zobaczycie kawałeczek gameplayu i mogę tylko mówić o tym, co widać na tym gameplayu. Ogólnie o co poszło? Więc nowa Trackmania jest grą na subskrypcję. Jest to gra, która po pierwsze rezygnuje ze Steama na cześć Epic Games Store i Uplay. I nie jest to wina Nodeo, jest to akurat wina Ubisoftu, ponieważ Ubisoft zrezygnował ze Steama, więc wszystkie nowe gry już nie wychodzą na Steama. Więc niestety nowej Trackmanii nie zobaczycie na Steamie nigdy, tak mi się wydaje. Więc albo trzeba kupić na Uplayu, albo na Epic Games Store. Ja jakoś z tym wielkim problemów nie mam. Akurat Uplay ku mojemu zdziwieniu nawet mi się podoba jako launcher, nie jest taki zły. Ważne, że się szybko uruchamia i to jest chyba najważniejsze. Nowa Trackmania ma bardzo dziwny model biznesowy. Generalnie możecie tą grę zagrać za darmo, jest technicznie free, ale technicznie to jest takie bardzo mocno naciągane słowo. Ponieważ do dyspozycji są jeszcze dwa różne modele, dwa różne jakby statusy, jakie możecie osiągnąć w tej grze, mianowicie Access Standard i Access Club. Więc jakby okej, super, trzy wersje do dyspozycji, darmowa lub dwie płatne, super. Natomiast gdzie jest haczyk? Ano haczyk jest taki, że po pierwsze, jak to typowy Ubisoft, mamy ogromną listę rzeczy, którą możemy zrobić, a której nie możemy zrobić. Więc to już od razu zbudowało ogromną burzę niezadowolenia i ogromną burzę pytań, gdzie ludzie nawet po przeczytaniu tej listy nie wiedzą, co tak naprawdę mogą zrobić, jeżeli kupią grę na przykład za pół ceny, a kiedy kupią grę za full cenę, czyli kupią ten najdroższy pakiet. I dalej ludzie nie wiedzą, co mogą zrobić grając za darmo, gdzie tu są tak naprawdę limitacje i w ogóle. To pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że to jest pierwsza Trackmania, która zamiast, nie wiem, być normalną grą, zamiast podejrzeć inne dobrze zrobione gry z samochodami, czy też nie z samochodami. Na przykład, zamiast podejrzeć do Ubisoft Red Links i podpatrzeć, jak Trials osiągnął sukces przez Fusion, na przykład, albo zamiast podejrzeć Rocket League i coś podpatrzeć, zamiast zrobić, nie wiem, kosmetycznego Battle Passa, gdzie możesz wymieniać opony i w ogóle maskotki sobie wieszać, baloniki, kuźwa, zbierać naklejki, malować samochody. No, jakby jest mnóstwo różnych modernistycznych pomysłów, jak zarobić na darmowej grze, tak? Wpadli na pomysł, że wprowadzą abonament do gry. Generalnie oni chcą po prostu rżnąć kasę z zagorzałych fanów serii, których jest 1000, może 1500 max, bo tylu graczy oscyluje, jeżeli chodzi o CCU, o ilość maksymalną graczy online w Trackmania 2 i Trackmania United Forever.
i więcej graczy nie zobaczymy, tak? Więc Trackmania jest już dość niszową gierką, pomimo ogromnej popularności przy wydaniu właśnie darmowego Trackmania Nations w 2007 roku. No i Helis i Nadeo i Ubisoft myślą, że z takim dziwnym modelem biznesowym, wprowadzając abonament, są skłonni osiągnąć popularność, że w ogóle ludzie będą skakać z radości, że kupujesz grę na abonament. No, powiem wam szczerze, to jest trochę bez sensu, zwłaszcza za to, co ta gra oferuje, bo ta gra, po pierwsze, wychodzi 1 lipca i ta gra wychodzi w Early Access, zacznijmy od tego. Ta gra nie będzie gotowa na premierę, już wam to mogę powiedzieć. Ta gra będzie w mocnej alfie, dużo funkcji będzie zablokowanych i nie będzie dostępnych na premierę. Gra będzie świeciła pustkami przez pierwsze 3-4 miesiące, to wam mogę zagwarantować. Przejrzyjmy może sobie szybciutko model biznesowy, więc Starter Access, czyli darmowa wersja, to jest dostęp do solo i multiplayer na 25 oficjalnych trasach co kwartał, więc oni tutaj, robiąc tą grę jako serwis, chcą jakby ciągle dodawać nowe trasy społeczności, takie najlepsze trasy społeczności będą się pojawiały w oficjalnej kampanii w grze, w której będziecie mogli zdobywać medale, bić leaderboardy i tak dalej, zbierać punkty, tam XP, nie? Więc jeżeli jesteś graczem free, to będziesz mógł sobie zagrać właśnie solo albo grać też multiplayer na tylko i wyłącznie oficjalnych pokojach na Deo, a na tych właśnie 25 oficjalnych trasach kwartalnych, czyli co kwartał będzie nowe 25 tras. Free właśnie wersja pozwala na zbieranie właśnie tych medali, zdobywanie progresji w rankingach na tych trasach. Oprócz tego darmowi gracze mają dostęp do Arcade Channel, co prawdopodobnie, jeszcze nie wiemy co to jest, ale prawdopodobnie będzie to ten sam channel system, który jest w Trackmania 2, że godzinę gramy to, za godzinę gramy coś innego i społeczność będzie mogła jakby zgłaszać propozycje nowych takich jakby programów, nowych trybów, jakieś rzucać map packi, takie rzeczy. Nie jest to aż takie głupie, ale z drugiej strony ja bym osobiście wolał jako gracz free to play zagrać tam, gdzie chcę grać, a nie, że ktoś mi zmusza, że tą godzinę mam grać to, a za godzinę grać coś innego. Oprócz tego osoby, które korzystają z darmowej wersji, uwaga, będą mogli tylko i wyłącznie zbudować i zapisać jedną mapę. A więc jeżeli będziecie chcieli zbudować drugą mapę, to tam druga mapa nadpisze mapę pierwszą, co wydaje mi się strasznie głupie, więc limitacja już jest ogromna tutaj, zacznijmy od tego. Natomiast sam dostęp do edytorów jest jakby pełny, czyli możecie budować mapy tak jak normalni gracze płatni, to samo tyczy się nagrywania powtórek, robienia demek, natomiast tak jak mówię, macie tylko jeden slot, gdzie możecie zapisać mapę i wysłać ją w sieć. A nowym featurem nowej Trackmanii jest to, że od teraz, żeby zweryfikować mapę, żeby ona się pojawiła online, musi zostać przetestowana przez graczy online, więc już nie jest tak, że tylko ty musisz przejechać trasę i ją wrzucić w sieć, inni też muszą ją przejechać ją w sieci. Jest specjalny program, który pozwala na to, że właśnie twoja mapa ląduje do oficjalnej kolejki i ludzie te mapy testują, jeżeli ją przejadą, i potem wystawiają oceny. Taki mniej więcej system tutaj jakby obowiązuje. Gracze free to play mają bardzo mało w sumie do roboty, poza tym, że mają totalne restrykcje. Nie wiem, czy zauważyliście już pierwszy kruczek, gracze free to play nie mają dostępu do serwerów dedykowanych społeczności. Nie ma serwer browser. Darmowi gracze tego nie widzą. Darmowi gracze mogą grać tylko i wyłącznie na oficjalnych pokojach, które hostuje na Deo, więc od razu jest ogromna limitacja, już ciężko będzie grać ze znajomymi, jeżeli nie chcesz ich namawiać na nagranie płatne. Dalej, Standard Access. Gra kosztuje, uwaga, €10 rocznie. I za ten 10 euro rocznie dostajemy, uwaga, możliwość zagrania solo i multiplayer na trasie daily wybranej przez Nadeo oraz dostęp do turnieju codziennego. Nie wiem, na czym to polega, ale jakiś turniej będzie codziennie online organizowany. Oprócz tego możecie w wersji standardowej dołączyć do kampań klubów i pokojów online. Czyli jeżeli ktoś stawia pokój online, tak jak to było w Trackmania Turbo, to ty masz teraz do tego dostęp. Natomiast jeżeli jesteś graczem darmowym, do tego dostępu nie masz, możesz grać tylko i wyłącznie na oficjalnych pokojach. Oprócz tego, w standardowej wersji możesz budować trasy i testować je w sieci bez żadnych restrykcji, czyli jak normalna Trackmania. No i na samym końcu, jak ci się skończy już ten roczny akces, dostajesz, masz prawo jakby zachować 100 oficjalnych map i 365 tras dnia. I to się jakby zapisuje w twojej bazie i do tej bazy zawsze będziesz miał dostęp, żeby ściągnąć te mapy. Czyli ta gra to taka teraz trochę kolekcjonerka tych wszystkich tras. Natomiast jak widać, no, limit jest bardzo, bardzo mały, tak?
dużo jest znowu restrykcji za to, że kurwa kupiłeś grę na rok za 10 euro. No i jeżeli chcesz najbardziej wypaśną wersję, która kosztuje 30 euro rocznie lub 60 euro za 3 lata, czyli masz 10 euro za rok zniżki wtedy, czyli tak zwany Club Access, otrzymujesz możliwość dołączenia i tworzenia klubów, dołączenia do ich aktywności i rankingu. Kluby to są takie jakby generalnie jakby klany, do których możesz dołączyć. Każdy klan ma swoje malowania samochodów, więc wtedy prawdopodobnie wszyscy mają to samo malowanie, żeby reprezentować swój klub. Tam można sobie ustawić awatar, wpisać opis jakiejś pierdoły, głupoty, totalnie niepotrzebne nikomu. I również kluby mają swoje własne kampanie, więc mogą też współdzielić, mogą się też cieszyć swoimi mapami i robić z tego kampanie, do których masz dostęp, co też jest w jakiś tam może sposób ciekawy. Oprócz tego tylko i wyłącznie posiadacze najdroższego pakietu mogą pomalować swój samochód, jak im się tylko podoba, i mogą korzystać ze skinów, które będzie można ściągnąć z internetu, ponieważ Hillis przedwczoraj potwierdził, że można wgrywać skiny 2D, tylko i wyłącznie 2D, więc nie możecie mieć kompletnie innych modeli samochodów. Formuła musi zostać taka, jaka jest, więc modeli 3D nie będzie w nowej Trackmanii. Oprócz tego posiadacze Club Accessu mają możliwość walczenia w Open Grand League, czyli to jest takie pseudo turnieje online, pseudo ranked, gdzie się zbiera punkty i najlepsi gracze jadą na LAN w sezonie. No i po podliczeniu na rok znowu zachowujesz 100 oficjalnych map, bo jest 25 co kwartał, no i zachowujesz wszystkie trasy dnia, czyli cały rok tych mapek. Więc ogólnie, no jak widać, opis abonamentowy brzmi totalnie komicznie i bez sensu. Zrobili straszny bałagan tym wszystkim i nie byłoby z tym może jakiegoś totalnie wielkiego problemu, już ludzie i tak już się burzą, że to jest niedorzeczne. Dla mnie śmieszne jest to, że Ali Noa, która jest żoną Hillisa, czyli żoną CEO, czyli ona jest w tym momencie community managerką tej gry, odpowiedziała jakiemuś kolesiowi w tak debilny sposób, jak tylko, nie wiem, Electronic Arts by potrafiło odpowiedzieć. Pamiętacie Surprise Mechanics? Pamiętacie wielki komentarz na Reddicie na temat Star Wars Battlefront? Że pride and accomplishment za to, że musisz strasznie grindować i skrzynki są pay to win. No to tutaj mamy coś podobnego. Generalnie w odpowiedzi na to, dotyczącą tego, że ta gra jest na abonament i nie powinna być na abonament, bo ktoś skomentował, że ta gra nie powinna być na abonament, tylko powinna być opcja pełnego zakupu gry na zawsze, otrzymaliśmy od niej taką ciekawą odpowiedź. Cytuję od razu po angielsku. Actually, it's not a subscription model, but an access to the game for a limited time. You pay for having access to the game for one period and that's it. When the time is over, you have to buy the game again for the time that you want to access it again. Tutaj może jakiś zaszedł problem w tłumaczeniu. Ale ewidentnie ona w tym momencie wyjaśniła, czym jest subskrypcja, więc dlaczego powiedziałaś, że to nie jest subskrypcja? Ja trochę rozumiem jakby podłoże tej wypowiedzi, bo generalnie technicznie to nie jest abonament, bo jak myślimy o abonamentach, czy to, nie wiem, płacicie za Netflixa, czy za coś innego, za telefon, czy coś, to generalnie w abonamentach jest tak, że jak kończysz okres opłacania, to ty tracisz całkowity dostęp do tej usługi, co w przypadku Trackmanii jest nieprawdziwe, ponieważ jeżeli przestaniesz płacić za ten standard czy klubowy akces, to ty dalej masz dostęp do gry, tylko masz dostęp darmowy do gry, czyli gra jakby spadasz po prostu z tego, z tej jakby subskrypcji, z tego abonamentu płatnego na ten darmowy. Więc dalej masz dostęp do tego, za co tak naprawdę zapłaciłeś. I może dlatego się tłumaczą, że to nie jest subskrypcja, mimo tego, że dla większości ludzi to jest subskrypcja, bo to tragicznie jest jakby wyjaśnione. Więc po raz kolejny Ubisoft na Deo pokazuje, że oni nie mają bladego pojęcia, co robią. I pokazują, że im tak naprawdę na tej Trackmanii w ogóle nie zależy. No i czeka nas kolejna średnia, bardzo niszowa gierka wyścigowa, w którą ledwo co kto będzie grał, w którą ledwo co kto będzie pamiętał, w którą ledwo co kogoś to będzie interesowało. Jest to smutne, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem Trackmanii. Dla mnie Trackmania była w serduchu przez wiele lat. Do dzisiaj miło wspominam Trackmanię United i nie ukrywam, jestem sam bardzo rozczarowany. I patrząc na alfę, jestem skłonny stwierdzić, że ta gra totalnie nie wypali. I wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie już ostateczna śmierć tej marki. Zgaduję, że już raczej nic innego z tego nie będzie. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że się troszeczkę tutaj pogadaliśmy, wyjaśniłem, objaśniłem. Czekam na was w komentarzach, jestem ciekaw, co macie do powiedzenia na temat nowej Trackmanii. Ona wyjdzie 1 lipca, zobaczymy, co się stanie tego 1 lipca. Na dzień dzisiejszy życie z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.